To wydarzenie wyjątkowe, chciałby się powiedzieć wręcz wieczór wyjątkowy, ale spotykamy się popołudniem, by móc nacieszyć się. Tymczasem gratulacjami. Nagroda Człowieka Roku Wprost jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez polskie media. Ma już ponad 30-letnią tradycję. Wręczana przez najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce, przez Wprost, który towarzyszy naszym czytelnikom nieprzerwanie od ponad 40 lat. Nasz laureat zasłużył na to wyróżnienie dzięki swojej niezłomnej determinacji, nieprzeciętnemu talentowi i nieustannemu dążeniu do doskonałości. Osiągnięcia na arenie międzynarodowej są źródłem dumy dla nas wszystkich i stanowią inspirację dla Polaków. Redakcja postanowiła przyznać ją szczególnemu zespołowi ludzi, którzy w minionym roku wygrali praktycznie wszystko, co było do wygrania. I to z najsilniejszymi przeciwnikami, nie pozostawiając przy tym żadnych wątpliwości co do swojej wielkiej sportowej klasy. Panie i panowie, Nagrodę Człowieka Roku Wprost za 2023 rok otrzymuje reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Wielkie brawa, proszę państwa, a ja zapraszam bardzo serdecznie na scenę laureatów. Dziękujemy za zaufanie, dziękujemy za to wyróżnienie. Z tego co wiem, jesteśmy drugą drużyną sportową, która otrzymała to wyróżnienie po reprezentacji Polski w piłce nożnej w 2016 roku. Jest dla nas ogromną nobilitacją znaleźć się wśród tylu wybitnych ludzi. Także jeszcze raz ogromnie dziękujemy i ze strony mojej oraz całej drużyny mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby w tym 2024 roku odnosić kolejne sukcesy. Dziękujemy bardzo. My jesteśmy dumni, że mamy możliwość stworzyć warunki tym młodym ludziom do osiągania sukcesu. Mamy świadomość, że tym młodym ludziom stwarzamy warunki do tego sportu profesjonalnego, do wygrywania, tak samo jak dla panów, ale też i dla pań czy siatkówki plażowej. W imieniu Mennicy Polskiej mam zaszczyt, niebywały zaszczyt, przekazać na państwa ręce, na panów ręce srebrne sztaby inwestycyjne, które są symbolem trwałej wartości. To jest wyraz nie tylko uznania dla waszych osiągnięć, ale również forma upamiętnienia waszego nieocenionego wkładu w rozwój sportu i jedności narodowej w naszym kraju.